Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Ambasador Rosji zignorował wezwanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie rosyjskiej rakiety, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Delegacja Izraela nie przyjedzie do Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka nie zablokowała rezolucji ONZ wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Unikanie poboru do sił zbrojnych Ukrainy stało się plagą. Przełożono głosowanie nad umową o bezcłowym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą. Amerykanie i Brytyjczycy oskarżyli chińskich hakerów o prowadzenie kampanii przeciwko przeciwnikom chińskich władz. Komisja Europejska zarzuca gigantom technologicznym ograniczanie konkurencji. Wtorek, 26 marca, to jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Ambasador Rosji Siergiej Andrzejew zignorował wezwanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Zdaniem dyplomaty nie ma sensu poruszać tego tematu. W niedzielę rosyjska rakieta po przekroczeniu polsko-ukraińskiej granicy przez 39 sekund znajdowała się w polskiej przestrzeni powietrznej. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z tym zapowiedziało wezwanie ambasadora Rosji w Warszawie, aby złożył wyjaśnienia w tej sprawie. Andrzejew nie stawił się jednak w siedzibie resortu dyplomacji. Z tego powodu MSZ zamierza przesłać Rosjanom oficjalny protest inną drogą. Zdaniem rzecznika ministerstwa Pawła Wrońskiego, rząd Donalda Tuska analizuje, czy rosyjski ambasador prawidłowo wykonuje swoje obowiązki. Dyplomata twierdzi, że nie odpowiedział na wezwanie polskiego resortu spraw zagranicznych, bo jego zdaniem nie ma sensu poruszać tego tematu bez przedstawienia dowodów. Według Andrzejewa Rosja czeka wciąż na potwierdzenie zarzutów z grudnia ubiegłego roku, gdy rosyjski pocisk manewrujący także naruszył polską przestrzeń powietrzną. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział w poniedziałek, że bierze pod uwagę różne scenariusze. Rosyjska rakieta mogła wlecieć na terytorium Polski zarówno przez jej intencjonalne zaprogramowanie, jak i z powodu niewielkiej precyzji pocisków używanych przez Rosjan. Doradcy premiera Izraela Benjamina Netanyahu nie pojadą do Stanów Zjednoczonych, bo Ameryka nie zablokowała rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Wcześniej Amerykanie wetowali podobne uchwały. 10 niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ zgłosiło projekt rezolucji wzywający do wprowadzenia zawieszenia broni w Strefie Gazy na czas trwania muzułmańskiego miesiąca postu Ramadan. Ponadto w uchwale zawarto żądania dotyczące uwolnienia wszystkich zakładników i umożliwienia dostarczenia pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy. Rezolucję poparło 14 z 15 członków Rady. Stany Zjednoczone zdecydowały się wstrzymać od głosu, ponieważ nie zgadzały się w pełni z treścią uchwały mimo wprowadzenia do niej poprawek. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że zabrakło w niej potępienia działań podejmowanych przez palestyński Hamas. Decyzja ONZ została skrytykowana przez przedstawicieli rządu Izraela. Brak weta ze strony Ameryki spowodował, że dwóch doradców izraelskiego premiera odwołało swoją podróż do Waszyngtonu. Mieli oni rozmawiać na temat planowanej ofensywy Izraela przeciwko miastu Rafah, a także omówić alternatywne amerykańskie propozycje. Stacja CNN twierdzi, że według urzędników administracji prezydenta USA Joe Bidena odwołanie wizyty było przesadną reakcją ze strony Izraela. Netanyahu bezpośrednio nie zakomunikował tej decyzji Bidenowi, który nie zamierza zresztą dzwonić w tej sprawie do szefa izraelskiego rządu. Według portalu Politico unikanie służby w siłach zbrojnych Ukrainy stało się prawdziwą plagą, a ukraińscy politycy obawiają się niezadowolenia społecznego w związku z projektem nowej ustawy mobilizacyjnej. Niedawno stacja BBC poinformowała, że od początku wojny Ukrainę opuściło blisko 650 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Politico przypomina, że w pierwszych miesiącach konfliktu ukraińska armia nie miała problemu ze znalezieniem chętnych do walki. Do centrów rekrutacyjnych zgłaszali się masowo młodzi i starzy Ukraińcy, a wielu z nich narzekało na brak powoływania do wojska, choć nie mogło ono przyjąć wszystkich z powodu braku sprzętu i środków finansowych. Teraz sytuacja radykalnie się zmieniła. W trzecim roku wojny po fali entuzjazmu nie ma już śladu, dlatego niektórzy Ukraińcy zaczęli nawet kwestionować możliwość pokonania Rosjan. Siły zbrojne Ukrainy mają więc kłopot z pozyskaniem nowych rekrutów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy twierdzi, że od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji wszczęło blisko 9 tysięcy postępowań związanych z unikaniem służby wojskowej.
W ubiegłym roku 1300 osób stanęło przed sądem, ale zdaniem ukraińskich urzędników to jedynie wierzchołek góry lodowej. Problemem jest fakt, że wiele osób w ogóle nie zarejestrowało swojego miejsca pobytu, dlatego nie można wysłać im wezwań do armii. Stacja BBC opublikowała niedawno informację o opuszczeniu Ukrainy przez blisko 650 tysięcy mężczyzn w wieku poborowym. Większość z nich przekroczyła granice swojego kraju z Polską i Słowacją, a wielu posługiwało się fałszywymi dokumentami. Od wielu tygodni w parlamencie Ukrainy trwają prace nad nową ustawą mobilizacyjną, która miałaby objąć blisko 400 tysięcy osób. Pomysł jest skrajnie niepopularny, dlatego sprzeciwia się mu nawet część deputowanych należących do partii Sługa Narodu, prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Radio RMF FM, powołując się na swoje źródła w Brukseli, poinformowało, że wciąż nie zawarto porozumienia w sprawie kształtu umowy o ruchu bezcłowym między Unią Europejską i Ukrainą. Głosowanie w tej sprawie zostało przełożone, bo część państw nie zajęło jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Przed tygodniem Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski zatwierdziły projekt nowej umowy. Przewiduje on przedłużenie handlu bezcłowego do czerwca 2025 roku, a także wprowadza limity na import kilku kategorii produktów rolnych z Ukrainy. Porozumieniu w kształcie przedstawionym przez unijne instytucje sprzeciwiają się Polska i Francja, mogące liczyć na wsparcie krajów sąsiadujących z Ukrainą. Warszawa i Paryż domagają się wydłużenia okresu referencyjnego, aby wyliczanie limitów uwzględniało dane z 2021 roku. Wtedy ilość importowanych ukraińskich produktów była dużo niższa niż po rozpoczęciu wojny w lutym 2022 roku. RMF FM, powołując się na francuskich dyplomatów, twierdzi, że negocjacje na temat umowy wciąż trwają, bo jej tekst nie został zaakceptowany. Belgowie, sprawujący prezydencję w Unii Europejskiej, postanowili z kolei dać państwom członkowskim więcej czasu do namysłu, stąd też głosowanie w tej sprawie ma odbyć się we środę. Rozgłośnia zauważa, że wiele państw wciąż nie podjęło decyzji w sprawie porozumienia z Ukrainą. Stanowisko Polski, Francji i sąsiadów Ukrainy ma obecnie cieszyć się poparciem Austrii, Chorwacji, Słowenii oraz Włoch. Zmianom w umowie sprzeciwiają się Niemcy i Holandia. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zarzucają hakerom powiązanym z Chińską Republiką Ludową, że prowadzili kampanię wymierzoną w krytyków władz w Pekinie. W ramach prowadzonej przez blisko 14 lat operacji włamywali się m.in. na serwery instytucji państwowych. Za cyfrowymi atakami ma stać grupa APT-31. Brytyjski wicepremier Oliver Dowden poinformował, że udało się jej włamać do systemów tamtejszego parlamentu i komisji wyborczej. Nie uzyskali z kolei dostępu do skrzynek mailowych należących do samych parlamentarzystów. Departament Skarbu USA nałożył sankcje na firmę Wuhan Xiaorji Science and Technology Company, która ma być jedynie przykrywką dla chińskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. To właśnie ten resort ma być odpowiedzialny za wspieranie cyberataków. Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył 7 chińskich hakerów o zawiązanie grupy dokonującej włamań do komputerów i oszustw drogą elektroniczną. Wszyscy byli zaangażowani w trwającą blisko 14 lat operację cybernetyczną wymierzoną w krytyków Chin, polityków oraz w amerykańskie firmy. Jej celem było oczernienie przeciwników chińskich władz, skompromitowanie instytucji rządowych innych państw oraz kradzieże tajemnic handlowych. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim komunikacie zarzuciło Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii, że oba kraje nie przedstawiają dowodów na poparcie swoich zarzutów, oczerniając w ten sposób chińskie państwo bez żadnych konkretnych przesłanek. Komisja Europejska wszczęła postępowanie wobec firm Google, Meta i Apple w związku z ich działaniami ograniczającymi konkurencję. Działania gigantów technologicznych mogą naruszać ustawę o rynkach cyfrowych. Według Komisji Europejskiej wszystkie wymienione firmy posiadają dominującą pozycję w kluczowych segmentach rynku internetowego, dlatego muszą działać w sposób nieutrudniający funkcjonowania konkurencji. Urzędnicy Unii Europejskiej zajmą się głównie aplikacjami należącymi do Google, Meta i Apple. W oferowanych przez firmy wyszukiwarkach i urządzeniach użytkownicy mają mieć utrudniany dostęp do produktów oferowanych przez inne przedsiębiorstwa. Często żądają też opłat za możliwość przekierowania internautów do konkurencyjnych ofert. Portal Euractiv zauważa, że w ostatnim czasie Komisja Europejska egzekwuje przepisy zawarte w prawie o rynkach cyfrowych. Na początku marca nałożyła karę blisko 2 miliardów euro na Apple właśnie z powodu działań wymierzonych w wolną konkurencję.
Poza tym zwróciła się do 9 największych firm technologicznych o informacje na temat zgodności ich prac nad sztuczną inteligencją z unijnymi przepisami. Komisja Europejska ma zakończyć dochodzenie w ciągu najbliższego miesiąca, ale pojawiają się informacje o możliwym przedłużeniu postępowania do listopada. Informacje przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.